Spóźnialscy mają jeszcze niecałe 2 tygodnie na złożenie wniosku w programie Dobry Start. Te wszystkie wnioski, które wpłyną do nas po 30 listopada, no niestety nie zostaną rozpatrzone, więc proszę Państwa, naprawdę warto. Myśmy już w ramach wyprawki szkolnej wypłacili pieniądze dla prawie 250 tysięcy dolnośląskich dzieciaków. To biorąc pod uwagę fakt, że w ubiegłym roku tych wniosków było około 250 tysięcy, więc no w zasadzie wszystkie pieniądze zostały już wypłacone, no ale trochę spóźnialskich jeszcze jest. Najłatwiej skorzystać z własnej internetowej bankowości. To właśnie za pośrednictwem bankowości elektronicznej Dolnoślązacy złożyli najwięcej wniosków w tym programie. Aby otrzymać pieniądze, można także skorzystać z aplikacji mZUS. 300 zł może otrzymać każde dziecko, które się uczy do 20 roku życia. W przypadku do 20 roku życia, w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami do 24 roku życia, wyprawka jest wypłacana bez względu na dochód rodziny. Pieniądze można przeznaczyć na kupno podręczników, zeszytów czy innych potrzebnych uczniom sprzętów.